Zdrajcy narodu nas obserwują! Z prawej strony zobaczcie, jak wyglądają zdrajcy narodu! Podają się za obywateli! Ale my głośno przeciwko nim! Cześć i chwała! Duma! Duma! Narodowa duma! 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 Narodowa duma! Duma!
otwarte na cztery. Uważajcie, moi przedstawicieli Antify, żebyśmy nie zarazili od nich chyba. Wiadomo, że wszyscy tam chorują. Polska była Polską, żeby...
Wrocław to wyjątkowe miejsce, gdzie nie jeden z naszych starszych braci i sióstr pamięta rzeź wołyńską, pamięta, co z naszymi rodakami robiła banderowska swołocz. Wrocław pamięta los Geroleta! Wrocław pamięta los Geroleta! Wrocław pamięta los Geroleta! Wrocław pamięta los Geroleta! Polacy! Wrocławianie! Przyjaciele z zagranicy! Rodacy z zagranicy! Dziś we Wrocławiu jest stolica Polski i nikt ani nic tego nie zmieni. Niech żyje Wrocław! Niech żyje Wielka Polska! Niech żyje! Przyszłość naszej ojczyzny zależy od ojców niepodległości, takich jak lwowskie Orlęta, którym kilka dni temu na cmentarzu Orląt Lwowskich kibice Śląska Wrocław oddali cześć. Przyszłość Polski zależy od młodego pokolenia wychowanego w polskich rodzinach, w patriotycznych rodzinach, w rodzinach przepojonych duchem polskości. Jedną z takich reprezentantek polskiego pokolenia jest Marietka, której teraz oddam mikrofon. Jeszcze raz wielkie dla niej brawa! Czołem wielki Polski! Czołem! Kochani Polacy, nawet nie wiecie, jak wielką radością i zaszczytem jest fakt, że mogę być dzisiaj razem z wami wszystkimi, z kombatantami, osobami starszymi, młodzieżą, moimi rówieśnikami i patriotami. Prawdę mówiąc, na ten dzień czekałam od wielu miesięcy. Brawa, brawa, brawa! Na dzień dumy i chwały. Patrząc na was, wiem, że w ojczyźnie mogę czuć się bezpiecznie. Wiem, że kto jak kto, ale to wy, niczym ojcowie niepodległości, w razie niebezpieczeństwa, staniecie na pierwszej linii frontu. Cieszę się, że razem z wami w tak wyjątkowej patriotycznej atmosferze, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, kiedy to nasza ojczyzna po 123 latach zaborów powróciła na mapę Europy i ponownie stała się niepodległym państwem, mogę obchodzić to święto razem z wami. Dziękuję wam! Brawo! Duma! Duma! Narodowa duma! 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 Narodowa duma! 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 Narodowa duma! Wiem, że nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie moi kochani rodzice. Rodzice, którzy nauczyli mnie, co to znaczy patriotyzm. Brawo, brawo dla rodziców! Dla takich rodziców! Od takich rodziców zależy nasza przyszłość! Od takich rodziców zależy, czy Polska będzie powstawała z kolan! Co to znaczy miłość do ojczyzny? Pamiętam, gdy od najmłodszych lat moja mama i mój tata uczyli mnie pięknego wiersza pana Władysława Bełzy. Wiersza, który zapewne zna każdy Polak. Poezji, która zapadła mi w pamięci, a którą chciałabym recytować razem z wami. To co? Pomożemy Marietce? Pomożecie? Pomożecie? Marietku, startuj! Kto ty jesteś? Polak mały! Jaki znak twój? Orzeł biały! Gdzie ty mieszkasz? Między swemi! W jakim kraju? W polskiej ziemi! Czym ta ziemia? Mą ojczyzną! Czym zdobyta? Krwią i blisko! Czy ją kochasz? Kocham szczerze! A w co wierzy? W Polskę wierzy! Czym ty dla niej? Wdzięczne dziecię! Coś jej winien? Oddać życie! Coś jej winien? Oddać życie! Coś jej winien? Oddać życie!
wielki Polak Andrzej Prochoń. Ogromne brawa! Rodacy, przyjeżdżający tu goście, jak nie uronić łzy, będąc tu z wami prawdziwymi patriotami. Chylę czoła przed kibicami tu, z tego kochanego Wrocławia, z tej stolicy Polski, dzisiaj obchodzonej. To dziś w każdym mieście, w kraju, w każdej stolicy Polski są takie święta, bo to jest jedyne święto, którego żeśmy jeszcze my doczekali. Drodzy Państwo, wybrałem tu stolicę Polski, nie Warszawę, żeby być wśród zdrajców, złodziei i oszustów. Tu! To, co mam przekazane, jest nas tu dzisiaj w Wrocławiu około 50 tysięcy. Wszyscy się obawiali, ten prezydent zadychy nie chciał zezwolenia dać. Widzę kulturę, polską kulturę. Brawo, drodzy Polacy, rodacy! Oto o taką nam chodziło. My wiemy, kiedy zawieruchę zrobić z tymi burżuajami, ale kiedy uczciwie świętować tak narodowe wielkie święto. Powrócę, drodzy Państwo, do historii sprzed 100 lat. To nam odebrano wszystko, co było możliwe. To nam odebrano mowę polską. Dzieci polskie katowano, bito. Narodowościowców, chłopów polskich, obywateli rozbijali, męczyli, przelewali krew. Ale tacy jak my, te nasze pokolenia, z dziadów, pradziadów, włóczali to serce miłości Polski do polskiej flagi, do polskiego białego orła. Doczekaliśmy się. Doczekaliśmy się my, jakieś któreś pokolenia, ale ile należało przelać krwi, ile by zostawić łez na tej polskiej ziemi, ukochanego, umiłowanego naszego kraju, jakim jest Polska. Cześć i chwała bohaterom! 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 Ale historia się lubi powracać. Moi drodzy, wspomnę teraz te trzy ostatnie 30 lat, kiedy to oszusty, kłamcy, złodzieje przy okrągłym stole sprzedali nasz kraj. Cóż my... Cóż my dzisiaj mamy? Cóż my dzisiaj mamy polskiego? Zhandlowali, rozdali polską ziemię. Przeliczyli się to na zachód. Czy mamy jakiś zakład polski? Nie mamy. Czy mamy jakąś pracę? Nie mamy. Nie pracujemy w polskich zakładach. Wszystko pod zachodnim szyldem. Ludzi, Polaków, moich ukochanych rodaków wyrzucili z domu, siedzą pod mostami, wyrzucone na bruk. I czy to jest możliwe w demokratycznym kraju tak się zachowywać? Tak wyrabiać? Nie, nie mamy już nic. To dzisiaj w nas, w narodzie ta siła, kiedy musimy to odebrać, odbić.
Nawet dziś obecny rząd, ta chwaląca się dobra zmiana, odbiera ludziom ziemię, zamyka naszych rodaków do więzienia, rolników. A to jednak tutaj. Moi drodzy państwo, nam rolnikom odebrali wszystko. Bo może nie, mało jest tu rolników, może ludzi z miasta. Przecież wy wszystko wiecie. Nasze produkty są nieopłacalne. Ten rok nas dobijał. Były protesty wcześniej, ale takiej biedy, takiego ubóstwa na wsi polskiej jeszcze nie było. Pozostawało na drzewach dużo owoców, twardych, miękkich. Nieopłacalność jest produkcji warzyw, zboże za bezcen. Dzisiaj wprowadzają, chociaż nie ma ceny, na polską produkcję trzody chlewnej. Niszczone są gospodarstwa, żywe zwierzęta przy małych dzieciach są żywcem uśmiercane, wybijane. Nie, bo polskie rządy 30-letnie wprowadziły innego producenta, koncert amerykański pod z nazwą Schmilfil. Te wędliny wszystkie, co my zjadamy, nie zjadamy naszych wiejskich produktów, a przecie w stawni w stodole chłop świnie zabił, była kaszanka, kiełbasa i tak dalej. Nam dzisiaj zakazano, nam się dzisiaj każe, każe się cenami. Jestem, jako rolnicy jesteśmy do likwidacji. I skąd mamy przenosić? A po co to ten uczony profesor, doktor o nazwisku Balcerowicz niszczył rolnictwo, przemysł, gospodarkę polską i zniszczył. Jaki on doktor, jaki weterynarz, to z Nahor wyuczony w Ameryce. I on to prowadził, a te rządzące chwiery poszli za nim. Obojętnie jacy, siedzą tylko w stołkach. Można mówić, wszystko pod ustawę, szykowane nie wiadomo skąd. Odbierają nam, Polakom, godność. Czy uda im się zakazać mowy, jak w rozbiorze Polski? Mowy polskiej? Nie! Dziś w ostatnich godzinach media pokazują, jak mądra jest już władza, policja, ochrona, co ktoś myśli, czy potargańce rządzące obecnej chwili, że im przeciw wojsku wyjdziemy. Nie! My przeciw wojsku nie wyjdziemy i wojsko Polak do Polaka nie będzie strzelał. Chciałem jeszcze dziś powiedzieć, składam wam po Bożemu serdeczny Bóg zapłać za to, że tu w stolicy Wrocławia, w stolicy tego protestu przyjęliście mnie godnie jako chłopa sponiewieranego przez rządy 30-letnie. I bardzo chcę podziękować właśnie jeszcze raz kibice tu Śląska, kibice Polski, chylę do was czoła za tą odwagę, ale wy wiecie, kiedy uczciwie Polak z Polakiem może maszerować, może ćwić tak święto. Jeszcze raz wszystkim składam serdeczne Bóg zapłać. Brawo, brawo! Dziękujemy! 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 Przed nami jest Piotr Rybak! Jak serce się raduje, kiedy po tak potężnych działaniach przeciwko nam, narodowcom, nam, Polakom, we Wrocławiu, te lewactwo robiło wszystko, żeby to święto, piękne święto nas wszystkich patriotów, nacjonalistów
przeszkodzić i nie dopuścić do tego święta. Nie poddaliśmy się! Nie poddaliśmy się z Jackiem Międlarem, bo byliśmy cały czas myślami, że to wy, że to my robimy wszystko dla was, a wy byliście tą naszą siłą, tą polską siłą. I za to ja wam ślicznie dziękuję, że dzisiaj jest tak dużo, jest dużo młodzieży, jest dużo kibiców Śląska Wrocław i jest tak dużo kombatantów, ale jednocześnie jest tak dużo wrocławian. Dziękuję wam bardzo za to! Pamiętacie, rok temu, 3 dni po Marszu Niepodległości do mojego domu przyjechało 8 radiowozów, żeby mnie aresztować tylko dlatego, że jestem Polakiem, że walczę o polskość w Polsce i powiedziałem, nie poddamy się nigdy. I wiecie, jaki miałem dodatkowy paragraf? Niebezpieczny dla systemu prawnego w Polsce i wartości Unii Europejskiej. Jakiej wartości ta Unia Europejska ma? Przed komuną! 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 Przed z brukselską! Jeżeli człowiek ma w sercu ojczyznę, jeżeli każdy z nas ma tutaj bijące serce matki Polki, to wszystko można przetrwać. Co to jest w stosunku, w przypadku do żołnierzy wyklętych, do tych wspaniałych żołnierzy, więzienie 3 miesiące zaledwie. Ale dalej powiedziałem, nie odpuścimy. My tutaj z Jackiem wam przyrzekamy, że nie odpuścimy polskości w Polsce i nie pozwolimy, żeby jakiś język hebrajski mówił, co mamy robić w ojczyźnie. I nie pozwolimy nigdy na jakieś ideologie, gender w szkołach, żeby nauczano nasze dzieci. Polska musi być katolicka, Polska musi być chrześcijańska. Bóg, honor i ojczyzna! 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 Kochani, jeszcze raz dziękuję i oddaję mikrofon. Do zobaczenia na wszystkich innych manifestacjach patriotycznych. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia. Brawo, brawo, brawo! Dziękujemy! 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 Drodzy Polacy, pozwólcie, że niemal na sam koniec ja zabiorę głos. Ja przemówię do was, do moich braci Polaków, do moich sióstr Polek, do ludzi, z którymi jestem gotowy iść na pierwszą linię frontu. Dziękuję wam, że jesteście. Drodzy Polacy, nasze ulice i nasze kamienice zadrżały od naszego potężnego, patriotycznego głosu, od naszych haseł pozbawionych kompromisów. Po 123 latach nasz kochany kraj, nasz naród, nasza ojczyzna podźwignęły się z kolan. Bijąc się z hordami barbarzyńców, ludobójców, od piastowskiego Śląska po Wileńszczyznę, od Bałtyku
po kamieniec podolski i dalej na wschodzie, na polskiej ziemi, którą odmączono od macierzy. Odmączono nas, kochany Lwów, nasze Wilno, ale my wiemy, że nie ma polskiej tożsamości bez Lwowa i bez Wilna. Od kolebki aż po grób, polskie Wilno, polski Lwów. Od kolebki aż po grób, polskie Wilno, polski Lwów. Drodzy Państwo, właśnie w tym momencie rozwiązali nam manifestację, bo śmieliśmy mówić o Bogu, o honorze, o ojczyźnie. Dajcie im znać, co o nich myślicie. Z naleśnikiem na głowie. Zdejmij jarmułkę, Dudkiewicz, zdejmij jarmułkę. 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 Tacy idioci próbują dyktować nam warunki, próbują na nas wymuszać, czy możemy świętować polskość, czy też nie. Mam ich głęboko w dupie i myślę, że wy także. Mam w dupie tych durni z Brukseli, którzy nam dyktują, jak winien wyglądać banan czy korniszon. Mam w dupie ich dziwkarską, liberalną propagandę. Prostytutki! 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 Wzywam was, przyjaciele! Wzywam was, bracia i siostry! Na świętą wojnę! Na świętą wojnę ze złem! Z wrogami ojczyzny! To jest nasz czas! Bo my nie układamy się z komunistami, z syjonistami, banksterami, zdrajcami, ze zwykłymi wrogami! My jesteśmy przyszłością narodu! Wy jesteście podwaliną na przyszłość! Niech żyje Wielka Polska! Precz z komuną! 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 Dożyliśmy takich czasów, że próbują nas zamykać za miłość do Polski! Jak Barbarę Poleszuk z Podlasia, z Białegostoku, bo raczyła swoim tipsem zadrapać pana w kamizelce, rzekomego policjanta, poszła do więzienia na 4 miesiące. Precz z komuną! 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 Naszą kochaną ojczyznę próbują zapchać międzynarodowymi Żydami, zdrajcami. Basia Poleszuk, Polacy, Basia Poleszuk, Basia Poleszuk. Polacy, Basia Poleszuk. Basia Poleszuk. Polacy, Basia Poleszuk. Basia Poleszuk. Polacy, powiedziałem o zdrajcach. Powiedziałem o tych pożytecznych idiotach, durniach z Brukseli, kretynach i Żydach w jarmułkach, którzy nam próbują dyktować warunki i mówią, że to nie jest Polska, ale Polin. Tu jest Polska, a nie Polin.
Tu jest Polska, a nie Polin. Tu jest Polska, a nie Polin. Tu jest Polska, a nie Polin. Tu jest Polska, a nie Polin. Przygotowaliśmy dwa portrety. Portret dwóch katów, ideologicznych karłów, którzy wciąż mają swoich ideowych spadkobierców. Otto von Bismarck oraz Włodzimierz Lenin. Żyd! Przypadek? Spalmy te portrety! Precz z komuną! 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 Jeszcze raz! Precz z komuną! Precz z komuną! Precz z komuną! Niech płoną! Precz z komuną! Precz z brukselską! Precz z brukselską okupacją! Precz z brukselską okupacją! Raz sierpem! Raz młotem! Czerwoną połotę! 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 Przywołajmy naszych bohaterów! Z nimi śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć wrogom ojczyzny! Nie jesteśmy i nie będziemy niczymi niewolnikami ani korporacji niemieckich, ani rosyjskich, ani amerykańskich, ani żydowskich. Jesteśmy ludzkimi panami, polskimi panami. Nadszedł czas zwycięstwa, wrocławianie. I zaśpiewajmy raz jeszcze naszym wrogom. A na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści. A na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści. Będą wisieć komuniści, a na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści. Drodzy Polacy, to wy jesteście przyszłością Polski. To my mamy być przykładem dla całej cywilizacji łacińskiej, która krzyż Chrystusa próbuje zrównać z gównem, ale to my ich z gównem zrównamy, jeżeli będą targać się na naszą świętość, na krzyż, na naszą cywilizację. Prawdziwy polski patriota, prawdziwy polski kibic, nacjonalista, za idee narodowe jest gotowy oddać życie. To my pójdziemy na pierwszą linię frontu, a nie pedałki w rurkach i tęczowych fartuchach. Nie bratamy się z pedałami! Nie bratamy się z lewakami! Nie bratamy się z komunistami! Nie bratamy się wreszcie z scyzorykiem chrzczonym i pejsami! My, jako Marsz Polski Niepodległej, pokazaliśmy, że być prawdziwym Polakiem to być bezkompromisowym. To nie sprzedanie Polski ciężkiej pracy na debacie z trzeciorzędnym urzędnikiem prezydenta. My się nie sprzedajemy. Przyjaciele z Wrocławia, apeluję do was. Czy tak jak wy postąpiłby Roman Dmowski albo Jan Mozdorf? Nie! Czy tak jak wy, warszawiacy, postąpiliby ojcowie niepodległości? Nie! A może poklepywanie po plecach?
plecach przez zdrajców narodu. Im się tak bardzo spodobało. Przyjaciele z Wrocławia, z Warszawy, nie sprzedawajcie tego, co polskie. Nie handlujcie wartościami takimi jak Bóg, honor i ojczyzna, bo skończycie tak samo jak zdrajcy. Bóg, honor i ojczyzna. Bóg, honor i ojczyzna. Bóg, honor i ojczyzna. Bóg, honor i ojczyzna. Polacy, ojcowie niepodległości, nasi przodkowie na nas patrzą. Ojcowie niepodległości patrzą na kibiców Śląska Wrocław i są dumni, że Polska wydała takie bogactwo, takich synów. WKS! WKS! Ostatnie dni to był trudny czas. Za Polska! Za Śląsk! Za WKS! Pójdziemy aż po życia kres! Brawa, brawa, brawa! To ostatnie dni. Organizacja Marszu Polski Niepodległej. To był jeden z najpiękniejszych czasów. Bo wiem, że współpracowałem z ludźmi, którzy Bogiem, honorem i ojczyzną nie wycierają sobie mordy, ale żyją tym na co dzień. Którzy ideą narodowych radykałów żyją na co dzień, a nie wpisują sobie tylko w organizacyjne bandery. Wiem, że pracowałem z ludźmi, na których można pokładać przyszłość ojczyzny. Ojcowie niepodległości są z nas dumni. Spełnijmy ich testament. Niech żyje Wielka Polska! Dziękuję! Ja wam dziękuję. Dziękujemy Polakom! Dziękujemy! 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 Jeżeli nie przyjdzie teraz do nas przedstawiciel kibiców Śląska Wrocław, a proszę, żeby przyszedł. Proszę, żeby przyszedł. Jestem wam wdzięczny za to, co zrobiliście na cmentarzu Orląt Lwowskich. Proszę przedstawiciela kibiców Śląska Wrocław, podejdź do nas, powiedz kilka słów. Dla mnie ostatnie dni współpracy z wami to była wielka chluba i wiem, że to jest początek naszej drogi po wielką, niepodległą Polskę. Wielka Polska niepodległa! Wielka Polska niepodległa! Wielka Polska niepodległa! Wielka Polska niepodległa! Drodzy Państwo, staram się, żeby to była tradycja. Wierzę, że nasz lider jeszcze tutaj podejdzie. Niech to będzie tradycja. Uczyńmy wszyscy razem za chwileczkę znak krzyża. Pokażmy, że rozpoczynamy wielką, świętą wojnę ze złem. Ten, kto jest po drugiej stronie, nie jest z nami. Gardzi chrześcijaństwem. Gardzi Chrystusowym krzyżem. Gardzi wartościami, na których zbudowana została łacińska cywilizacja. Nie wstydźmy się tego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Podziękujmy Ojcom Niepodległości, którzy jeszcze potrzebują naszej modlitwy. Pomódlmy się za naszą drogą ojczyznę i powierzmy ją Matce Najświętszej, tej, która nas chroniła przed żydobolszewicką zarazą i przed zarazą islamską. Pomódlmy się teraz wspólnie pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami.
racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Do hymnu państwowego. Jak panowie skomentujecie to dzisiejsze wydarzenie? Dutkiewicz i Sutryk myśleli, że jak przycisną pasa, jak będą na nas naciskać, będą nam dyktować warunki, to my się przestraszymy, tak w pewnym sensie w Warszawie, i skapitulujemy i oddamy Marsz Polski Niepodległej w ręce ludzi, którzy mają za nic polskość. Tak więc tak się nie stało, musi zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli stawia warunki, to stawia warunki ludziom, którzy nie robią kroku do tyłu. I my kroku do tyłu nie zrobiliśmy. Marsz Polski Niepodległej przeszedł przez stolicę Dolnego Śląska. Pokazaliśmy, że świętujemy pięknie setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. No i podkreślam, żaden lewacki, intelektualny dewiant nie będzie nam stawiał warunków. Myślę, że to zobaczyła nie tylko Dolny Śląsk, nie tylko Wrocław, cała Polska, ale także i zagranica. Panie Piotrze, jak to dzisiaj pan? Stres chyba miał pan duży, nie? Obawiał się pan, że pewnie nie dojdzie pan do końca, bo... Proszę pana, stres to nie był tylko dzisiaj, ale był przez całe dwa tygodnie. Bo wie pan, głosiliśmy marsz dokładnie 30 dni przed dniem dzisiejszym. I okazuje się, że lewactwo do ostatniego tygodnia czekało, żeby wykorzystać moment, żeby ten marsz nam i tą piękną, radosną atmosferę, żeby nam po prostu zepsuć. No nie udało im się, jak tutaj przed chwilą mówił mój przyjaciel Jacek Międlar. Widzieliście państwo dzisiaj, że było bardzo, ale bardzo dużo ludzi. No przenosimy właśnie Warszawę do Wrocławia. Ile tych ludzi na oko mogło być? 50 tysięcy, wobec tego... 10 tysięcy. Nie, 50 tysięcy, wobec tego bardzo się cieszymy, bo
tutaj, jak powiedziałem, przedział 35 do 50 tysięcy, tak dużo ludzi, cały rynek w koło. Myśmy doszli do rynku, a ludzie dopiero wychodzili z dworca PKP, wobec tego pomyślcie sobie Państwo, jak dużo było patriotów polskich na terenie naszego święta dzisiaj, w dniu tego święta, wspaniałego święta, radosnego święta. Pokazaliśmy, że mamy jaja, przepraszam za słowo, że ruch narodowy poddał się tej partii syjonistycznej, a my nie poddaliśmy się tym lewakom. I tym ludziom, którzy mają jarmułki na głowach i chcą w tej chwili przejąć Wrocław, piękny Wrocław, polski Wrocław dla swoich interesów, jak do tej pory robili. No ale wrocławianie pomagają im w tym, choćby ostatnie wybory, o tym świadczą, panie Jacku. Jak pan to skomentuje? No prawdę mówiąc, społeczeństwo jest ogłupione, ponieważ mass media nie są w polskich rękach, a dzięki temu bardzo łatwo wpływać na ludzkie poznania, na ludzką świadomość, na postrzeganie świata. Stąd Polacy dokonują tak idiotycznych wyborów, jak nie jeden Polak przed 89 rokiem popierał władzę ludową, władzę, która była polskim katem. Stąd musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ludzkie tu i teraz oraz przyszłość jest zbudowana na Poznaniu, a to Poznanie jest wypaczone poprzez bezczelną, zakłamaną propagandę rodem z TVN-u, rodem z Gazety Wyborczej i tego typu innych mediów. Czyli przed wami wielka praca. Wielka praca, dlatego że naszym obowiązkiem jest uświadamiać społeczeństwo, jak jest naprawdę, musimy walczyć o prawdę, musimy walczyć o ludzkie poznanie, ale jak widać dzisiaj we Wrocławiu dajemy radę, ponieważ ten wielki marsz, który przeszedł ulicami Wrocławia, pokazaliśmy, że zwycięstwo jest po naszej stronie. Zarówno Bóg jest z nami, jak i prawda jest z nami, dlatego nikt i nic nie jest w stanie nas pokonać. I tego się trzymajmy. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.